Cześć, dobry wieczór moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Tutaj zobaczymy, o, troszeczkę się ustawię do Was w ten sposób. Chciałam dzisiaj porozmawiać z Wami na temat kolejnego koloru w magii, dlatego że już kolor czarny, złoty, chyba srebrny, czerwony i niebieski są zrobione, także jeżeli kogoś interesuje krótki opis kolorów w magii, które stosujemy nie tylko w magii świec, ale również w magii węzłów, supłów, woreczków, dlatego że kolor może być odpowiednio stosowany, czy to do woreczka Mojo Moho, Mojo, zależy jak to się wymawia, czy właśnie jako konkretna nitka, to zastosowanie tych kolorów ma szerokie znaczenie. I ja oczywiście jestem magiem ognia, dlatego u mnie najczęściej ta magia jest oprócz supełków, woreczków, tkanin, których używam, czy na przykład znaczenia w kartach tarota, dlatego że konkretne kolory również mają swoje znaczenie w kartach tarota. To przede wszystkim są świece. Nawet mam tutaj taką brązową świecę, ona jest taka słodziutka czekoladowa, co może kojarzyć się z dobrobytem, bogactwem, kiedyś cukier, czekolada to było rarytas, ale właśnie ten brązowy kolor w magii i jego zastosowanie. To jest kolor ziemi, przyporządkowany jest ziemi, dlatego że nawet nasi przodkowie, oceniając swoje możliwości zakorzenienia się w danym miejscu, przede wszystkim oceniali jakość ziemi. I o tym należy pamiętać, że to nie wzięło się sprzed dwóch, czterech, 10 stuleci, tylko naprawdę idzie z nami poprzez wszelkiego rodzaju tysiąclecia, dlatego ta ziemia była oceniana, im była bardziej brązowa, bardziej wydajna, tym większy dostatek i dobrobyt ze sobą przynosiła. Dlatego kolor brązowy przede wszystkim składa hołd matce ziemi, ale również jako takiemu czynnikowi dobrobytu i bogactwa. Jest przyporządkowany żywiołowi ziemi, matce ziemi. Jest to kolor cyfry 4, dlatego że w numerologii cyfra 4 również ma ziemskie przyporządkowanie. Przypomnijcie sobie kartę cesarza albo chociażby czwórkę monet, która mówi o takich mocnych, solidnych podstawach. I dlatego używany jest kolor brązowy właśnie do mocnych, solidnych podstaw, szczególnie dobrobytu. Stosujemy go w magii ugruntowania. Jeżeli mamy ochotę, by na przykład nasz woreczek Moho, Mojo, Mojo był woreczkiem na pracę, finanse, ugruntowanie, to wtedy stosujemy na przykład brązową tkaninę do wykonania tego woreczka albo brązowy sznurek do jego zawiązania. Jest to również barwa uziemienia. Jeżeli czujemy, że odlatujemy, że nasze górne czakry tutaj mają jakiś drobny problem z tym, że wizje, sny, coś się dzieje i nie potrafimy złapać tej materii, powinniśmy użyć koloru brązowego. Jest to takie zakorzenienie w materii. O ile kolor zielony na przykład może być używany do rozpoczynania nowych przedsięwzięć, kolor złoty do dobrobytu i bogactwa, takiego bling bling błyszczenia, kolor brązowy służy do uziemienia i ugruntowania nas w istniejącej materii, co oznacza, że polepszy, ale nie będzie to bardzo spektakularne. Możemy stosować kolor brązowy przy pomocy brązowego kamienia na ołtarzu albo brązowej świecy, wtedy kiedy chcemy ugruntować nasz czar. Czyli okazuje się, że mamy jakieś fantasmagorie i na przykład robimy czar na to, żeby była piękna intuicja. Jest to takie nieuchwytne, wtedy żeby ugruntować tą energię czaru, bardzo dobrze by było mieć brązowy element na ołtarzu, który da nam ugruntowanie i wzmocnienie naszych magicznych działań. Bardzo często kolor brązowy jest stosowany do ochrony zwierząt, ochrony roślin, błogosławienia Matki Ziemi. Pamiętajcie, że my z magii nie wyciągniemy nie wiadomo czego w momencie, kiedy nie potrafimy czegoś pobłogosławić. Równowaga chęci zysku, a wdzięczności musi być równowagą ugruntowaną i uziemioną, dlatego od czasu do czasu warto by było zapalić w podziękowaniu właśnie na przykład Matce Ziemi za to, że nas chociażby nosi. Możemy koloru brązowego używać czy to kamień, czy tkanina, czy sznurek, czy świeca w magii płodności. Czyli jeżeli mamy problem z zajściem w ciążę albo płodności,
rozumianej jako kreatywność. Również magia sprawiedliwości. Tutaj zawsze ja Wam powtarzałam, że niebieskie świece świetnie działają na załatwienie spraw urzędowych, ale podparte kolorem brązowym dają ugruntowanie w naszej racji. Oczywiście, że musi służyć do tego dobrze dobrana intencja, ale to połączenie tych dwóch kolorów jest bardzo pozytywne. Również kolor brązowy może nas ugruntować w postanowieniu odejścia. Czyli jeżeli mamy ochotę zrobić magię rozstania, pozbyć się czegoś, i żeby to, bo głowa jedno, serce drugie, zazwyczaj tak jest, mamy świadomość, że coś dobrze robimy, ale mamy problem z tym, że nie potrafimy, bo jeszcze nadzieja, jeszcze coś tu się tli. Wtedy ten kolor brązowy na ołtarzu w postaci kamienia, chociażby tygrysie oko jest brązowe, albo obrusu brązowego, albo tej brązowej świecy, da nam możliwości do tego, żeby poodcinać, tak ugruntować nas w chęci odcięcia starych rzeczy, po prostu. Jest to kolor bogactwa i kolor urodzaju, wiąże się z ziemią. Ta ziemia kiedyś, tak jak runa fechu i bydło, to kiedyś było bogactwo, dlatego to jest pieniądz. Tak samo tutaj kolor brązowy, jako brązowa żyzna ziemia daje nam właśnie to takie umocnienie i możliwości. Poczekajcie, bo moja lampka, o, już jest lepiej. Jest oczywiście jasny brąz, czyli mamy tutaj coś między złotem a brązem, dlatego tutaj też mówimy o bogactwie. Mogą być na przykład świece kasztanowe, które bardzo pomogą przy świecy niebieskiej bądź żółtej ku zdobywaniu wiedzy, ale zbiory i urodzaj daje najzwyczajniejszy brązowy brąz. Myślę, że sporo informacji w tym krótkim filmie dostaliście. Pamiętajcie, że zakładka o drobnych magicznych rzeczach, różne magiczne rytualiki, rytuały albo taka drobna wiedza jest dostępna u mnie na kanale Wróżka Joanna Wiśniewska. Nie zapomnijcie o lajkowaniu, subskrybowaniu i komentarzach. Za jakiś moment ten film będzie umieszczony również na kanale, tak żeby móc zawsze do niego wrócić. Mam nadzieję, że temat oczywiście nie jest wyczerpany, ale że do tych podstawowych, magicznych rzeczy będziecie już wiedzieć, do czego wykorzystać kolor brązowy. Także moi kochani, do zobaczenia. Buziaki dla Was, pozdrawiam tych wszystkich, którzy są na czacie i do zobaczenia w kolejnych krótkich, magicznych instruktażach. Chyba tak. Mam nadzieję, że to się przyda. Pa, pa.